Nad Morzem Czarnym doszło do poważnego incydentu. Rosyjski myśliwiec zniszczył amerykańskiego drona. Z kolei na Ukrainie wciąż trwają zacięte walki. Rosja cały czas bezskutecznie próbuje zdobyć Bachmut. Na froncie wielkich zmian nie widać. Bachmut cały czas jest epicentrum rosyjskich działań. Prezydent Ukrainy spotkał się z dowódcami, otrzymał raport z pola walki. Stanowisko całego dowództwa było jasne: wzmocnić ten odcinek i maksymalnie zniszczyć okupantów. Ukraińscy żołnierze obawiają się, że kolejnym palącym celem wojsk Putina może być Łyman. To jest drugi główny kierunek po Bachmucie, który jest bardzo interesujący dla wroga, bo jeśli dotrze do Łymana, to dalej jest Kramatorsk i Słowiańsk. Tymczasem nie milknie echo po wczorajszym incydencie nad Morzem Czarnym. Rosyjski myśliwiec Su-27 zniszczył amerykańskiego drona, który przeprowadzał rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Jeden z myśliwców najpierw dokonał zrzutu paliwa przed dronem, a następnie zbliżył się do niego tak blisko, że uszkodził śmigło. To niebezpieczny epizod, który jest częścią schematu agresywnych, ryzykownych i niebezpiecznych działań rosyjskich pilotów, wskazuje sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Stany Zjednoczone będą nadal latać i działać tam, gdzie zezwala na to prawo międzynarodowe. Na Rosji spoczywa obowiązek bezpiecznej i profesjonalnej obsługi samolotów wojskowych. Swoją wersję wydarzeń przedstawiła Rosja, która uważa, że do kontaktu między maszynami w ogóle nie doszło, a amerykański dron spadł do wody w wyniku gwałtownego manewru. W związku z incydentem do Departamentu Stanu USA wezwany został rosyjski ambasador w Waszyngtonie. Myślę, że to była prawdziwa prowokacja. Prowokowali nas do pewnych działań, po których mogliby oskarżyć rosyjskie wojsko o jakiś brak profesjonalizmu. Całą sytuacją Rosja jedno dała do zrozumienia, wskazuje politolog dr Tomasz Szyszlak. Morze Czarne jest od wieków spektrum zainteresowania państwa rosyjskiego, także tutaj Rosja raczej będzie permanentnie podkreślała, że jest to jej teren. Tymczasem dokładnie rok temu historyczną wizytę w Kijowie, niecały miesiąc po rozpoczęciu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainie, złożyli liderzy Polski, Czech i Słowenii, mówi politolog profesor Mieczysław Ryba. To był czas, gdy się wszyscy bali pojechać na Ukrainę, wszyscy czuli zagrożenie życia, również bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy tutaj mówimy o tak wysokich urzędnikach państwowych. O tej wizycie pamięta dziś Ukraina i za nią dziękuję. Mówił o tym dziś minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, który przedwczoraj przebywał w Kijowie. To ona utorowała drogę do Kijowa innym światowym przywódcom, w tym przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi. To my tą wizytą otworzyliśmy ścieżkę tych wizyt, ale to my też dalszymi decyzjami, aktywnym zaangażowaniem na wielu forach dyplomatycznych otworzyliśmy możliwość podejmowania ambitnych decyzji. Decyzji o pomocy humanitarnej, ale też wsparciu militarnym. W Warszawie z udziałem wiceminister energii Ukrainy odbyła się dziś konferencja Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie swojego wystąpienia wskazał, że przed 2015 rokiem Polska kupowała od Rosji ponad 90% ropy i ponad 75% gazu. Zero rosyjskiej ropy i zero rosyjskiego gazu. Dzisiaj taki jest bilans energetyczny w handlu z Rosją. Uniezależnienie się od rosyjskich surowców było możliwe m.in. dzięki budowie gazociągu Baltic Pipe czy rozbudowie gazoportu w Świnoujściu.